Osiągnięcie spokoju wewnętrznego może być wyzwaniem, ale istnieje kilka praktyk i strategii, które mogą pomóc. Medytacja. Regularne praktykowanie medytacji pozwala na wyciszenie umysłu i zredukowanie stresu. Nawet kilka minut dziennie może przynieść korzyści. Oddychanie, głębokie, świadome oddychanie może pomóc w relaksacji. Prosta technika to wdech przez nos na 4 sekundy, zatrzymanie oddechu na 4 sekundy, a następnie wydech przez usta przez 4 sekundy. Aktywność fizyczna, regularny ruch, taki jak joga, spacer czy bieganie, pomaga w uwalnianiu endorfin, które poprawiają nastrój i pomagają osiągnąć spokój. Samopoznanie, zrozumienie swoich emocji, potrzeb i wartości może prowadzić do większej harmonii wewnętrznej. Prowadzenie dziennika może pomóc w refleksji nad sobą. Zarządzanie stresem, unikanie nadmiernego stresu i nauka technik radzenia sobie z nim, takich jak planowanie czasu czy techniki relaksacyjne, mogą pomóc w utrzymaniu spokoju. Prostota, minimalizm, zarówno w sferze materialnej, jak i emocjonalnej, pomaga skupić się na tym, co naprawdę ważne. Mniej zmartwień i obowiązków często prowadzi do większego spokoju. Wdzięczność. Codzienne praktykowanie wdzięczności za to, co mamy, może pomóc w skierowaniu uwagi na pozytywne aspekty życia. Otoczenie się pozytywnymi ludźmi, wspierające relacje z ludźmi, którzy nas rozumieją i wspierają, są kluczowe dla poczucia spokoju. Znajdowanie równowagi. Ważne jest, aby znaleźć czas zarówno na pracę, jak i na odpoczynek. Równowaga między obowiązkami a przyjemnościami pomaga w utrzymaniu zdrowia psychicznego. Akceptacja. Nauka akceptowania rzeczy, na które nie mamy wpływu, może znacząco zmniejszyć wewnętrzne napięcie. Każdy z tych kroków może być częścią Twojej drogi do wewnętrznego spokoju. Ważne jest, aby być cierpliwym i konsekwentnym w swoich praktykach.